komunistycznej strony się kłania, prawda stuprocentowa, o której dzisiaj chcę tobie powiedzieć, sprowadza się do jednego. Czasami lanie wody do tego basenu ma bez porównania więcej wody niż to lanie wody czasami związane z edukacją. Przecież dzisiaj zaczął się moment, kiedy w szkolnictwie zaczęły się egzaminy tak zwane gimnazjalne, prawda? Jak zwał, tak zwał. No efekt jest tego taki, że sfrustrowane, schorowane dzieci z tego tytułu, no te mądrzejsze jakby robią pewnego rodzaju zlewkę, ale nauczyciele, którzy jeszcze bardziej sfrustrowani z tego wszystkiego. I pytanie jest podstawowe, ktoś, jakowiś dozorcy wpadli na taki pomysł, aby taki mechanizm skonstruować. Komu to służy i po co? Podejrzewam, że diabli wiedzą i prawdopodobnie do nich bym tam odesłał, aby im zadać to bardzo konkretne pytanie, bo przecież budowanie stresu, budowanie, generowanie jakby młodych armii ludzi, którzy będą zniewoleni pracować dla korporacji, dla systemu, nie ma kompletnego sensu dla tych systemu, dla korporacji ma oczywiście, ale dla normalnej, do normalnego elementu wolności kompletnie jest to bezsensowne, że nie wspomnę o nauczycielach, którzy z wielką przyjemnością chcieliby realizować się jako nauczyciele, bo wielu z nich poszło tam z pracy, a dzisiaj zajmują się głównie, nazwijmy to po imieniu, procedurami w szkole, prawda, różnego typu rzeczami, które są im narzucone i choćby chcieli tak naprawdę być nauczycielami, uczyć, być wzorcami, być pedagogami takimi z prawdziwego zdarzenia, takimi ze środka, z serca działającymi, to właściwie tylko są dziećmi systemu zniewolonymi, prawda, i dbającymi o to, żeby przypadkiem ich pensja nie zniknęła z ich życia, bo ich życie zależy, wydaje mi się, przynajmniej od tej właśnie pensji. Często niestety tak jest, ale zawsze pewnie są jakieś rozwiązania, więc ta prawda stuprocentowa, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał, ta prawda stuprocentowa mówi, że lanie wody do tego basenu ma dużo więcej sensu niż lanie wody, którą się stosuje w edukacji. Tam to jest mało konstruktywne, wręcz destruktywne, a to przynajmniej będzie służyło temu, żeby paru fantastycznych kilku, kilkudziesięciu, kilkuset ludzi wykąpało się, przeżyło fantastyczne, cudowne chwile. Zatem baw się dobrze, do usłyszenia i do zobaczenia na plażach świata i w takich cudownych, fantastycznych basenach. Do ciebie mówił Szymon Spolankiewicz z zajazdu Kasper w Nowym Miasteczku, który ewidentnie bardzo, bardzo polecam. I jak mówi to oczywiście moja zacna, wspaniała teściowa, trzymaj się. Do zobaczenia na plażach świata i we wszystkich basenach cudownych świata. I nie mam na myśli tych basenów pod łóżkiem, tylko właśnie tych takich, w których można się wykąpać, zrelaksować, odpocząć. Do miłego.